Hej, hej, zrobimy sobie mały unboxing z firmy Koloplast. Otwieram karton. Koloplast, czyli głównie worki stominne. Tutaj mamy worek typu Alterna. Opowiem najpierw w ogóle, co to jest stomia na początku, bo nie każdy wie. Stomia to jest taki wytwór, kiedy mamy jelitko wyłonione na zewnątrz poprzez powłoki brzuszne, czyli mamy na przykład raczka, powycinali nam troszeczkę jelitka i zrobili sztuczny odbyt właśnie na brzuchu. Także kał nam się zbiera do takiego woreczka, przyklejamy worek do brzucha i w ten sposób chodzimy. To jest worek typu Alterna, czyli taki reklamowany dla osób hospitalizowanych. Ponoć ten przylepiec jest taki bardziej miękki niż standardowy. W środku jest węgiel aktywny, także pochłania gazy i zapachy. I po napełnieniu taki woreczek akurat się wyrzuca. Co my mamy tutaj? Tu mamy worki takie codzienne. Różnią się oczywiście przylepcem, ale też i spustem na dole. Także jak nosimy ten woreczek, to zapinamy wszystko na rzepik. Tak, w ten sposób się to trzyma. Przylepiec jest przyklejony do brzucha i jak woreczek się napełni, rzepik odpinamy, wylewamy zawartość do muszli klozetowej i użytkujemy dalej. Tu mamy worki do zbiórki moczu. Tak, coś takiego. Tu jest przedłużka. Worek do zbiórki moczu, czyli kiedy mamy założony cewnik, to sobie do cewnika podłączamy coś takiego. To jest taka przejściówka. Hop. To podłączamy do cewnika. I mocz z pęcherza moczowego spływa nam, spływa rureczką do takiego zbiornika. One mają różne wielkości. To jest akurat 1,5-litrowy, taki najbardziej popularny. Może być zawieszony i na nodze, i na łóżku. Żeby nam nic się nie wylewało, zaczepiamy to. Opa. Tu mamy coś inszego. To jest płytka. Również do worków stominnych. To, co pokazywałem wcześniej, te worki stominne są zrobione w systemie jednoczęściowym, czyli worek bezpośrednio przyklejamy do stomi, natomiast to jest z systemu dwuczęściowego. Przyklejamy na skórę płytkę i to się trzyma na skórze, natomiast worki sobie zmieniamy i doczepiamy do tego pierścienia. Także płytka może sobie siedzieć na skórze, a tylko zmieniamy sam woreczek. Niektórzy preferują ten sposób. Tu mamy cewnik, czyli coś, co podłączamy. To akurat jest cewnik zewnętrzny, czyli nakładamy na penisa i podłączamy do worka do zbiórki moczu, na przykład takiego, który pokazywaliśmy wcześniej. Tu mamy natomiast worki urostomijne. Urostomia, czyli stomia na układzie moczowym, bo to, co powiedziałem wcześniej, że jelitko mamy wyciągnięte na wierzchu, to też jest prawda, jak najbardziej, ale jest kilka różnych rodzajów stomii. Jest kolostomia, czyli na układzie, na jelicie grubym, jest ileostomia, czyli na układzie cienkim, tutaj mamy natomiast urostomię, czyli na układzie moczowym. I tutaj zamiast kału, chcąc nie chcąc, będzie spływać nam mocz, skoro układ moczowy. I tutaj jest zatyczka innego typu, tak, żeby nam mocz nie wyciekał. Zaczepiamy, wkładamy taki czapek. A kiedy mamy powód, żeby opróżnić, to oczywiście opróżniamy i użytkujemy też dalej. I to byłby cały sprzęt z Koloplastu. Dzięki za dzisiaj. Lubujcie, subujcie, trzymajcie się, hej!